Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy dzień dobry. Byłem. Ja byłem pierwszy, powiedziałem dzień dobry. No trudno, przyznaję, że był pan pierwszy i powiedział pan pierwszy dzień dobry, jest mi przykro, ale trudno. Tak, i chcielibyśmy teraz w imieniu dyżurnego satyryka kraju, obaj razem, wszystkim złożyć życzenia drogim solenizantom. A może solenizantkom najpierw? Bo... Najpierw, ale tak. Najpierw był solenizant, proszę pana, bo najpierw było Grzegorza. Kiedy? O, Grzegorza było, proszę pana, 12. O, a na co Grzegorza? Nie ma teraz żadnego ważnego Grzegorza. Co będziemy się podlizywać? Komu? Proszę pana, jest bardzo ważny Grzegorz. No jaki? Jest proszę pana Grzegorz, o którym kiedyś pisali, że to on rządzi Polską, jak pan... No to ale no, już no, teraz Grzegorz. Nie, a teraz pojechał i teraz jest ważny... Ale to ja nie o tym Grzegorzu mówię, co on teraz tu siedzi i rządzi dalej. To ja mam swojego Grzegorza i Krystynie chciałbym. Krystynę. To już w ogóle nie ma takiej pani, żadnej ważnej Krystyny. Trzy z 13 były Krystyny, proszę pana, i Bożeny, a Bożena? Też nie ma żadnej ważnej, ale pan tak, żeby gadać, jakąś znajomą, pan ma swoje sprawy pan załatwia. Nic podobnego, najbardziej popularne imię, Krystyna i Bożena. Bożenka, no Krystynka. Ta. Teraz Izabella jest najważniejsze imię. Co pan powie? No ta. Która to? No. A, no na nią się mówi Belka. I on teraz za tego Grzegorza, co on wyjechał do Helsinek. Ta. I na imię ma profesor. Na imię profesor? Aha, no no. No właśnie. I proszę pana, a jeszcze panu powiem, wczoraj były najważniejsze imieniny. A to już nie wiem jak. No widzi pan, wczoraj były imieniny bardzo ważne, Longina. O, podbipięty. No i podbipięty i teraz chyba na placówce będzie jak ślimak pan Longin. A, to serdecznie pozdrawiamy. No ja też. Może się zabierzemy. A, pan to kombinuje, żeby na tę placówkę, ale niedługo są ważne imieniny. Józefa. No. Ja aż drżę, żeby pan nie zapomniał powiedzieć. Ach, proszę pana, wszystkim Józefom. Wszystkim. I temu Józefowi. I temu też. Ale pan ładnie mówi. Ja po panu taki złapałem tembr. Ale ja bym chciał temu Józefowi, który ma bardzo dużo pieniędzy w związku z brakiem chodzenia do fryzjera. O, właśnie. I temu, co to w tym swoim jednak tak potrafi, tym stronnictwie, że się nie rozleciało. No to ja o nim mówię. Że się nie rozleciało, tak? No, no, no on nie wydaje na fryzjera. Ma strasznie długie włosy, takie siwe. Na niego mówią zuch. No, człowiek. Ach, o tym mówi. No, a pan myślał, że ja o czym? Że myślał pan, że o tym w berecie? No nie, nie, nie. Nie? No, w birecie. Przepraszam. Ja nie wiem, w każdym razie życzymy i gratulujemy. Józefom. I ja bym jeszcze złożył życzenia Józefowowi. Ja myślę, że powinno się przenieść stolicę do Józefowa. Tak, i nazwać ją Józefów Wisarionowicz Michalin. Drodzy Państwo, znajdujemy się dzisiaj w siedzibie Komitetu do Spraw Inicjatyw Społecznych. Konkretnie w moim domu. Tak, 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 oczywiście. Będziemy rozmawiali o najnowszej inicjatywie społecznej. Czy mógłby Pan nam ten temat przybliżyć? No cóż, zebraliśmy masę podpisów, ponieważ tak. Nasza inicjatywa społeczna dotyczy generalnie rzecz biorąc przyszłości Sejmu, Senatu, rządu i różnych partii politycznych. Rozumiem, a konkretnie o co chodzi? Zanim do tego dojdziemy, może chciałbym pana zapytać, pan jest znanym dziennikarzem. Dziękuję. Pan publikuje swoje materiały w wielu gazetach. Niech pan mi powie, czy przez te wszystkie lata, od 1989 roku, no, były różne rządy w naszym kraju, co chwilę się zmieniały. Czy one miały jakikolwiek wpływ na gospodarkę naszego kraju, jak pan sądzi? Nie, nie, nie. Na zwykłego szarego obywatela? Ja panu powiem, te rządy generalnie zajmowały się tym, żeby zepsuć to, co ewentualnie dobrego obywatele wymyślili. No mniej więcej to tak wyglądało. A niech pan mi powie, a czy... Sejmy, które miały miejsce w tym okresie, czyli tak, też było kilka. Kontraktowy, wie pan tam, czteroletni, ten... Niereprezentatywny, no tak. I jak go zwał, tak go zwał. Czy one może miały wpływ na rozwój naszej gospodarki, na to, żeby się obywatelom lepiej żyło w naszym kraju? Również nie, ja panu powiem, te sejmy generalnie zajmowały się wywróceniem gospodarki do góry nogami. No tak, i to czasem było prawie skuteczne. Prawie, ale na jakoś szczęście... się udało wyjść, no właśnie. Tak jest. I może jeszcze takie jedno pytanie do pana, jako specjalisty od polityki. Niech pan mi powie, a czy te przeszło 1000 partii, które w naszym kraju powstało, to mniej lub bardziej zidiociałych i oderwanych od rzeczywistości, miały wpływ na gospodarkę, na naszą przyszłość? No na gospodarkę nie miały żadnego wpływu, ale jeden bardzo wyraźny wpływ miały, ponieważ przez swoje ględzenie skutecznie obrzydziły program telewizyjny. No, to nawet nie zauważyłem tego, no, no ale widzi pan. Tak się przyzwyczaiłem. W każdym razie muszę pan powiedzieć, że właśnie nasza inicjatywa społeczna zmierza do tego, żeby w kraju
wydzielić pewien teren. Pan? I tam szczelnie ten teren ogrodzić i umieścić na tym terenie wszystkie te partie, tych działaczy politycznych, wie pan. I niech oni sobie tam tworzą sejmy, senaty, wie pan, te rządy, koalicje, niech się obalają, niech dyskutują. Oczywiście bez prawa opuszczenia tego terenu. Aha, bez prawa. A społeczeństwo chętnie się na ten cel opodatkuje. Zaręcza pan, stąd te właśnie podpisy wszystkie. Powiem panu, że to bardzo śmiała i nowatorska inicjatywa, tylko mnie zastanawia jedno. Co w tym momencie będzie z naszą gospodarką? Nareszcie zacznie się dynamicznie rozwijać. No tak, a chyba wszystkim nam właśnie o to chodzi. Proszę państwa, w naszym barku no, było ministrów już paru, ambasador jeden, no, biskupa żadnego nie było, ale jeszcze nie mieliśmy premiera. No i dzisiaj jest z nami pan premier Goroszewski. Witam pana, panie Henryku. Czy do pana mówić, panie premierze, czy jak? Dzień dobry. No, nie mogę zaprzeczyć, że ten tytuł, panie premierze, to tak mile łaskoce, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że to tak najpierw się jest premierem rzeczywistym, później premierem honoris causa, a po iluś tam latach to humoris causa. Mam nadzieję, że to się nie od dzisiaj zaczyna. Nie, no ale występuje pan w programie satyrycznym. Bądź co bądź. Ale muszę panu powiedzieć, że o panu plotka chodzi, że jest pan człowiekiem dowcipnym i żarty opowiadać pan lubi. No nie przeczę, że lubię opowiadać żarty. No właśnie, ale właśnie jak to jest, że polityk bardzo poważnie reagujący na wiele zjawisk wtedy, jak pan był premierem i jakoś tak nie dał pan się poznać od tej strony. To jednak to aktorstwo, czy co? Panie Tadeuszu, gdyby pan tak posiedział kilka dni pod rząd, mając do czynienia albo ze strajkującymi górnikami, albo ze strajkującą zbrojeniówką, albo z rolnikami sprowadzonymi przez lepera, do których wyszedłem na ulicę, to też byłoby tak jakoś nie do żartu. Ciężko żartować. Tak, ciężko byłoby żartować. Znaczy, a jak się siedzi kilka dni pod rząd, mając ze sobą rząd jeszcze przy okazji, tak, to już rzeczywiście może być męczące. To człowiek gotów jest zatęsknić do posiedzenia z własną żoną. O, no i zatęsknił pan i w tej chwili pewno pan od czasu do czasu robi posiedzenia. Tak, aczkolwiek żona mówi, że ciągle jeszcze za rzadko. Jeszcze? No właśnie, a co pan robi, że jest pan... Prowadzę kancelarię, przepraszam... Właściwie, no, niechcący, ale reklamuje się. Ach, no właśnie, także proszę z pamięci wymazać. Z pamięci wymazać. Z protokołu, jak to mają marszałek Chrzanowski. Tak jest. Ale pan tylko powiedział, prowadzę kancelarię prr. Stajemy, nie było reklamy, żeby nie było. Ale, no, pana branża była, nasze bezpieczeństwo narodowe w końcu szefował pan. Namieszało się ostatnio w tej branży strasznie. No tak, powiedziałbym, że najpierw sam pan zaingerował, odwołując mojego następcę przed swoje oblicze, jak to ładnie brzmi, prawda? Tak. W ślad za panem poszedł pan prezydent Kwaśniewski, odwołując szefa sztabu. Ach, rozumiem. To myślisz, że pan... Myślę, że to jest taki gest ze strony prezydenta, świadczący o jego woli zbliżenia z Kościołem. Rozumiem, czyli to... Ach, tak, do tego stopnia, że pan prezydent Kwaśniewski po prostu naśladuje pana Boga z tego wniosek. No, przepraszam, tak powiedziałem, no ale... Pan tak delikatnie powiedział, rozumiem, przepraszam. No, ale... Ja muszę być trochę politykiem ciągle. No nie, właśnie, bo ten pan Bóg trochę ostatnio za często występuje w środkach masowego przekazu. Podobno pan Marian Krzaklewski nawet ramię w ramię wchodził do Sejmu z panem Bogiem. Tego ja nie wiem. Ale tak prasa pisała. Ach, pisała, tak. Tak, tak, tak. No, ponieważ o mnie też różnie pisali, to ja tak nie bardzo wierzę, co piszą. Panie Henryku, zajmował pan się kiedyś autostradami, z tego co wiem. No niezbyt długo, w ogóle w komunikacji długo byłem, ale autostradami krótko, ale zajmowałem się. No ale jakiś rezultat taki był, tak powiem, nie na wielki. Ani pół kilometra autostrady nie powstało. To było w ogóle nieszczęście od samego początku, bo było dwóch wiceministrów i każdy miał inną koncepcję. Ja poparłem jednego jako wicepremier, a później po przegranych wyborach ministrem został drugi i wybrał inną koncepcję. A rozumiem, ale w końcu jak było dwóch wiceministrów, autostrada są dwie drogi. No, to jeden nie zrobił źle, a drugą nazad. W zasadzie można byłoby. I gdyby pan, panie Tadeuszu, był wtedy w Radzie Ministrów, to kto wie, czy byśmy tak nie zrobili. Ja bym od razu powiedział, panowie, nie zgadzacie się, proszę. Jeden robi w tę stronę, drugi nazad. Mało tego, byłoby jeszcze jeden etat w ministerstwie, bo ktoś musiałby się zająć tym pasem w środku. To może ja. No właśnie. Jako ekspert od trawników. Jestem gotów pana ewentualnie tak? zapromować. Tak. Rozumiem. Czy to wychodzi na to, że nie da się zrobić autostrady u nas? No? Nie, no da się zrobić autostradę. No jak? Ostatnie, proszę pana, jeżdżę po Polsce, to Gierek budował, a potem już nikt, nic. Dobrze pamiętam, bo ja wtedy byłem naczelnikiem w Ministerstwie Komunikacji wówczas
I jechałem tą autostradą w przeddzień jej oddania, nielegalnie. To znaczy... Zatrzymała mnie policja, ja wyciągnąłem legitymację z tego ministerstwa i mówię, jestem na kontroli. A, czyli pan kontrolował Gierka, a on budował autostradę. Nie, no znowu tak jakoś wyszło trochę... Nie. Ale tak wychodzi. Ale tak wychodzi. Tak wychodzi, a od tamtego czasu nie udało się. No. Tamtego czasu. Ani stan był wojenny i mogli kazać budować, nie wyszło. Potem też nie wyszło i mamy i 10 razy więcej samochodów, a dróg ile było, tyle jest. W każdym razie dziękujemy bardzo za wizytę w Barku. Dziękuję bardzo. Było nam bardzo miło, dowiedzieliśmy się sporo. Nie również. Może to nie ostatni raz. W ogóle lubię Barki. O! Ale ja nie wiem, proszę pana, czy ja mogę o tym powiedzieć, bo to jest, proszę pana, imieniny Józefa się zbliżają, a jeden Józef powiedział coś takiego, że ja tego nie rozumiem. No to bo to jeden Józef tak gada, że pan coś nie rozumie. No dobrze. Pan w ogóle nie rozumie, jak Józef gada, jakikolwiek Józef. Ale proszę pana, Józef powiedział, żeby nie kupować i nie czytać. No, no ja nie ludzie rozumiem. Nie powinni nie kupować i nie czytać. No. Ja tego nie rozumiem, ale czego nie kupować i nie czytać? Jak nie kupować, no bo co się czyta, co najpierw się kupuje. No ale jakby tak powiedział, jak pan interpretuje, to by kazał nie kupować, a on powiedział nie kupować. Oni właśnie, żeby słuchać raczej rady ja, a nie kupować, nie kupować. A, to niech pan powie, nie kupować i nie czytać. No, to ja się mam jąkać, nie kupować. Nie, ale Józef powiedział w taki sposób, że wszyscy zrozumieli, żeby słuchać radia. Tak jak pan powiedział, radia słuchać, a przede wszystkim trzeba pisać. I kochane dzieci, nie słuchajcie, nie czytajcie. A piszcie, bo dostałyście, kochane dzieci. Nie wszystkie dzieci, nie tylko z domu dziecka w radości u nas, no bo nie mieliśmy aż tak dużo. A nie, to ja myślałem, że to wszystkim dzieciom. A wie pan, ile dzieci jest w Polsce? No ale wszystkie dzieci są nasze. No może pańskie, ja nie wiem, ja aż taki mocny nie jestem. Ale mów pan o tej firmie, bo pan mnie namówił, żeby jakiejś firmie mówić, co dały dzieciom no, coś. No dała firma, byłem na targach, proszę pana, co z papier sprzedają ludziom i firma była Big Polska się nazywa, patrzę, tyle mają długopisy, a ja powiedziałem, dawajcie długopisy. I Big Polska dała dla domu dziecka. Big się nazywa? Big, Bic. A to mów pan, że Bic, bo dziecko dostanie Bic i mówi, że to mu dał Big i on nie rozumie. Już takie dziecko durne nie jest, proszę pana, ono zna język angielski. Wie, że cy się czyta jak k. No ha, tak. C and K. A co to jakby pan przeczytał? Co? Co and co. Corporation. A po jakiemu to niby? Corporation, po amerykańsku. A, corporation. All right, this is a special event tutaj leży. Niech pan powie, co proszę to jest. Pana, ja chciałem przede wszystkim panu powiedzieć, dlaczego się zajmiemy dzisiaj piękną paczką i korespondencją. Proszę uważać, pan jest dyżurny satyryk, a pan nie wie, że to jest solenizantka, która przysłała nam to z Drawska Pomorskiego. Co to panu mówi? Drawsko Pomorskie? Mm-hmm. Miłe miasteczko wśród jezior. I tam co było? No co? No co w jeziorach jest? No woda jest. Panie, tam był obiad, proszę pana, i te żabę zjedli, jak się czknęła, to taćka już nie ma. I pan Tadek ma na imię. Ja mam Tadek na imię i wcale mi nie jest wstyd. Dlatego właśnie, a propos tego tatka, co go wykopali, łopatka. Do kopania dołków pod kimś stosować ostrożnie, aby samemu nie wpaść. To dla pana dobre jest. Młotek do wybijania z głowy różnych rzeczy. To ja panu wybiję. To dla tatka. Tak. Tu są grabie do wsadzania jednej babie, tak. Drugiej babie właściwie. A to kulki do zwisania, będzie można pokazać jak wisi. A to takie wulgarne trochę. A tu piasek do chowania głowy. To jest klin, że pan po przepiciu se wbił, proszę pana. Pani Zofio z Drawska Pomorskiego, dziękujemy pani za takie bardzo przyjemne prezenty. Do zobaczenia w Drawsku, jak przyjedziemy z nowym generałem. Jakie użyteczne są te prezenty dla generała. Z generałem Henrykiem. Teatr jednego żartu przedstawia. Lekarz, psychiatra mówi do pacjenta, bardzo przepraszam, ale już się pogubiłem w tej pańskiej opowieści. Czy mógłby pan zacząć jeszcze raz? Proszę bardzo. Na początku stworzyłem ziemię. Dzisiaj Syców z zazdrości pęknie. Piosenka okępnie. Okępnie, będzie to piosenka. Okępnie, mieście stolarzy. Okępie, będzie to piosenka. Miesiek jest stolarzem, każdy być marzy. I tapicerem w przyszłym programie piosenka o Wieruszowie. Szumski dookoła las. Chodź pan sąsiad do płotu, gadania jest ale dzisiaj. Nie, ale proszę pana, ale pogoda się robi. To jest wiosna. Rzodkiewkę pan posiał?
A teraz się sieje? To pana rolnik jak z myśli, a to powiem kiedyś panu. No ja wiem, ale wie pan, to pan jest zawsze fachowiec. Pan mnie mówił, że mam siać co? To, mam siać rzodkiewkę? Już rzodkiewkę można i dymkę, no. A... Słuchaj pan, tam dobra z wiosna, a co pan z tą piosenką śpiewa? To nie ma szumi dookoła las. Szumi dookoła las, ale generał, proszę pana, był, proszę pana, generał taki, a teraz i generał broni. Pan słyszał o tym? No bo był pan Wilecki generałem, no, tym szefem, ale się okazało, że on nie bardzo chciał, żeby my mieli cywilną kontrolę nad wojskiem, no, bo on chciał być takim dowódcą, co on decyduje, wie pan. Rozumiem. A NATO mówi, że oni chcą, żeby cywil mówił temu generałowi, co ma robić. Rozumiem. No i teraz tak się zrobiło, że tego pana Wileckiego pan prezydent powiedział, no to w tej sytuacji nie może być. Panie, ale wie pan, jaka jest paranoja, że to proszę pana tego ministra cywilnego, to Waldek z tym swoim PSL-em, oni jego skierowali. I proszę pana, jak on w porozumieniu z prezydentem odwołali generała Wielkiego, to PSL jest przeciwko tego odwołaniu, czyli przeciwko swojemu ministrowi. Oni paranoją, oni dostali nie, właśnie od tego rolnictwa i co? Ja słyszałem, co mówił pan minister, no, że on jest fachowiec od Ministerstwa Obrony, mhm, i on sam własnym sumieniem tak myślał. On nie może pytać pana Waldemara za każdym razem, co on ma robić, proszę pana. No i bardzo dobrze, ale ja panu coś powiem, żeby się nie stawić po denominację do pana prezydenta, to generał chyba przesadził. No ale on specjalnie nie przyszedł. Jak specjalnie? Pan Wilecki jest delikatny człowiek. Co pan powie? Pan by zobaczył jakby, nie wiem czy pan, nie chciałem tego mówić, ale sam pan wyciągnął temat. No. Że moim zdaniem to pan prezydent dlatego się pozbył pana Wileckiego. Wie pan, jak on wygląda, ten Wilecki? No. No wielki jest, jak drabina, on nie nadaje się do armii, bo go w ruku strzeli od razu. No, ale jak oni oba stali, pan prezydent i pan Wilecki, tak oni wyglądali. Jak pat i patasią, to pan chce powiedzieć, że pan prezydent nikczemnego wzrostu, jak we Łodzi. Nie. Ja chciałem powiedzieć, że po prostu pan prezydent szukał generała, którym byłby mistrzem taktyki. Tak. A Napoleon jaki był? No mały był, można powiedzieć kurdupel. No wie pan, i dlatego specjalnie wziął takiego generała, co najmniejszy jest ze wszystkich generałów, już mniejszego nie ma. No. Bo on taktyk jest świetny i dlatego jego wzięli, no. Rozumiem, a proszę pana, ja myślę, że tego generała Wieleckiego, wie pan za co odwołali, szczyścili? No. Pamięta pan, jak on z Mietkiem Wachowskim leciał na pokazy do Kielc z tej broni rozmaitej dwoma tymi helikopterami? Była taka afera, proszę pana, i chłopu w Radomiu spalili stodołę. I jemu ten jeden poseł z Radomia tak to zapamiętał, że tak dusił koalicję, tak dusił, żeby go wylali. Ja znam tego posła, on jest tak pamiętliwy, proszę pana, jak kogoś zapamięta, to koniec. Ale wie pan co? Ale wie pan, że ten nowy generał to też ze Śląskiego Okręgu Wojskowego. Tak on mówi? Tak, to jak my? No tam Wilecki też był ze Śląskiego. Ale pan Marian powiedział, że to jest granda, żeby zdejmować generała Wileckiego. Ja. No, że to spowolni nasze wejście do NATO, tak powiedział. Jestem, pan, już była depesza z tego, z Waszyngtonu, że bardzo dobrze, bo oni są za cywilną ochroną, sam pan to wie. No dobrze, no ale pan Marian powiedział tak, a Amerykanie mówią, ale patrz pan, do czego dochodzi, że Amerykanie mówią co inne jak pan Marian. No, albo wie pan, bo pan Marian pojechał teraz, proszę pana, z taką grupą prawicową zobaczyć bazę do Turcji. Jo, pokazali mu? Zobaczyli bazę wojskową NATO w Turcji i pan Maria mój tak się zachwycił tą bazą. Turkami że... może przy okazji. No i Turczynkami. Bo pan Maria po turecku siedzi bardzo pięknie. No i proszę pana, mówi, że tam promieniuje kultura z tej bazy amerykańskiej NATO. I myśli, żeby ściągnąć tych żołnierzy z Okinawy, wie pan, tam też są do jurne chłopaki te z amerykańskiego wojska. Marian jest bardzo zbiegły. Ale panie, a jak się go czepiają? Co to? Ten poseł Frasyniuk, proszę pana. Przestań pan. A iść pan. Po pierwsze powiedział, że on stworzył pana Mariana. W gazecie było. Mariana stworzył? Tak, że on przyszedł podobno kiedyś z kościoła tam do niego pogadać, że on nie był w ogóle w żadnych związkach. Proszę pana, wszystko w gazecie jest. Co pan powie? I powiedział, że on nie wie, czy on ma 3 komórki. A to Marian ma 3 komórki? To której firmy? No nie wiem. Telefony ma? Szare komórki. Nie wiem, która firma robi szare komórki. Po co mu 3 komórkowce? Co pan zwariował? No ale tak jest. A pamięta pan za komuny, jak było, jak człowiek miał 3 białe Fiaty identyczne? Aha. No. To Maria... Jedna mu się wyładuje, to on z drugiej gada. A, 3 komórki. Rozumiem. Jeden ma do związku, drugi ma do Sejmu, a trzeci do piskopatu. No, aha, wie pan, co się jeszcze najbardziej mi przyjdzie, pan, długo tak se gadamy, ale tyle dzisiaj spraw z tą zbrojeniówką. Cholera, się boję już. Jak? Wy co, jakby zastrajkowali na Alejach Ujazdowskich? No, z policjantów pobili podobno. Albo odwrotnie. Ktoś... Albo odwrotnie. Tak, wie pan, co inne było? No. Oni powiedzieli tak, że my nie damy tak się traktować jak stoczniowcy gdańscy. Mówi, bo stoczniowiec gdański nie podjedzie statkiem do Warszawy. Z kim?
No nie statkiem, tylko takim... Statkiem wieleckim. Nie. Ale chodziło o to, że okrętem nie podjadą pod... A oni mogą podjechać zbrojeniówka. Czym? No właśnie, nie powiedzieli czym. No i za to Wielecki wyleciał. Panie, z to zbrojeniówko trzeba ostrożnie, ostrożnie. Bardzo ostrożnie. Już niedługo wiosna. Każdego gbura wiosna wzruszy. Kupiłem pani Małgosi krakusy. Wczoraj były imieniny Longina. A gdzie ta Małgosia, spóźnialska dziewczyna? Już zaraz idzie. Idzie pani czy nie? Aha, jest. Dzień dobry. Proszę, to krakusy dla pani. Ha, dziękuję bardzo, ale jaki pan się zrobił romantyczny na wiosnę. Pani Małgosiu, na wiosnę proszę losować te zdjęcia, pokazywać. A buzi za kwiatka? Mój to się boi tego narzeczonego. Jedę. Za zdjęcie pod tytułem Komisja Trójstronna pani Katarzyna Jania z Wrocławia otrzymuje aparat telefoniczny ufundowany przez producenta sprzętu telefonicznego i dystrybutora telefonów komórkowych Sarzę firmę Veris. Pani Dorota Lichtańska z Żagania za zdjęcie pod tytułem Kolęda Nocka otrzymuje grill ogrodowy wraz z zestawem aromatycznej przyprawy Aromak ufundowany przez producenta firmę Rolmex z Kalisza. Autorka zdjęcia pod tytułem Pokrowiec, pani Maria Swoboda, otrzymuje zestaw kosmetyków ufundowany przez największego producenta polskich kosmetyków antyalergicznych i kremów z wyciągiem z zielonej herbaty firmę Mona Lisa Mincer. Za zdjęcie pod tytułem Ortografia XXI wieku pan Janusz Siemienas z Ząbkowic Śląskich otrzymuje nagrodę. Zestaw wyrobów zakładów mięsnych w Kole, producenta najwyższej jakości wyrobów mięsnych. Proszę Państwa, przypominam, że warto do nas przesyłać korespondencję, ponieważ wszystkie osoby, które nadeślą do nas listy, biorą udział w losowaniu niezawodnych drzwi przeciwłamaniowych najnowszej generacji ufundowanych przez producenta firmę Gerda. Prosimy także o nadsyłanie satyrycznych filmów wideo, ponieważ jest to szansa do wygrania telefonu komórkowego GSM ufundowanego przez firmę Elektromontaż Eksport SA z Warszawy i dystrybutora telefonów Sarzę firmę Veris. Proszę Państwa, ja bardzo bym prosił, żeby już nie przysyłać do nas tych ekspresów do kawy, bo my już naprawdę nie wiemy, co z tym robić, a żal wyrzuci, bo zagraniczne. Bardzo, już jest dużo wywieszonych na płocie, ptaszki z tego piją, tam dzieci proponują jakieś różne pomysły, a tu pan przysłał specjalną takie urządzenie zastosowanie, to bardzo interesujące. Czy pan to rozumie, o co to chodzi? Dokładnie nie wiem, ale to jest ekspres do kawy, ten słynny, o którym już tyle razy mówiliśmy, butelka po... do naturacie. No i teraz niech pan uważa, ja panu wytłumaczę, do czego to ma służyć. No właśnie, to jest obiekt, który się nazywa prawo denaturaturalne. Chodzi o to, że normalnie jak tu się wlewało wodę przezroczystą, wylatywała kawa jaka? Koloru kawowego. A tu się wlewa płyn, proszę pana, innego koloru, a wylatuje czysta woda. Rozumie pan? Denaturaturalne prawo. To jest o to chodzi. Aha. Jak pan nie rozumie, to ja to wezmę, zastosuję. Dziękuję panu za bardzo dobry pomysł. W każdym razie już mamy zestaw tych znakomitych ekspresów do kawy. Już dziękujemy Państwu bardzo, ale o inne listy prosimy. Przypominamy niedługo Józefa. No i pozdrawiamy już Józefów, bo spotkamy się dopiero po Józefie, no i nie wiadomo, jak my będziemy wyglądali. A co po Józefie? Po Józefie już jest? Już jest po? No to dopiero przed. A jeszcze przed. To dobranoc. Bardzo do widzenia. Do widzenia.